Kiedy psy stają się dorosłe? Oczywiście ludzie całkowicie inaczej dorastają, dłużej żyją niż psy, ale kiedy te nasze psiaki, ci nasi czworonożni przyjaciele stają się dorośli? Pamiętajmy, żeby rozróżnić jeszcze taką jedną kwestię: dorosłość fizyczną, a dorosłość psychiczną, ale o tym też powiem. I tak jak to często ma miejsce, w przypadku psów dużo zależy od wielkości samego psa. Ponieważ psy małe, najmniejsze, stają się dorosłe, osiągają ten swój maksymalny rozmiar, wielkość o wiele wcześniej niż psy duże, czy też psy bardzo duże. W przypadku psów małych, a raczej tych bardzo małych, czyli takich, które ważą do 3,5 do 4 kg, one osiągają wielkość maksymalną, fizycznie stają się dorosłe w wieku około 8 miesięcy. Psy małe, czyli takie do około 10-11 kg, stają się dorosłe, jeśli chodzi o taką dojrzałość fizyczną, w wieku 10 miesięcy. Psy średnie, czyli te do 25 kg, w wieku około 1 roku. Psy duże, czyli takie od 25 do 45 kg, to 15-16 miesięcy. A psy bardzo duże, czyli takie, które mają, no oczywiście, wagę powyżej 45 kg, to od 18 do 24 miesięcy, czyli 1,5-2 lata. One potrzebują tak długiego czasu, żeby po prostu osiągnąć ten swój maksymalny rozmiar. No to jest oczywiste. Pies, który musi osiągnąć te 4, 5, 10 kg, a pies, który musi urosnąć i ważyć na przykład te 45, 60, 80 kg, to co oczywiste, musi rosnąć o wiele dłużej. Ale jak powiedziałem, jest jeszcze kwestia dojrzałości psychicznej, która jest osiągana na przykład u małych psów pomiędzy od 1 do 1,5 roku, 12-18 miesięcy. Czyli te psy mogą być pod względem fizycznym dorosłe w wieku 8-10 miesięcy, ale ta ich psychika, ta dojrzałość psychiczna dopiero w wieku 1-1,5 roku jest taka osiągnięta. Psy średnie i duże to około 2 lat. Choć te psy największe mogą tą dojrzałość psychiczną osiągać w jeszcze późniejszym etapie. Oczywiście osiągnięcie dojrzałości przez psa to kilka zmian. Troszkę inna karma i troszkę inne zachowanie. Ale oczywiście to, że na przykład mały pies będzie już tym psem dojrzałym psychicznie, będzie miał 1,5 roku, wcale z automatu nie oznacza, że to będzie pies spokojny, zrównoważony, że na przykład potrzeba jego ruchu będzie mniejsza. Niestety tak to nie wygląda. Tutaj dużo kwestia wychowania, jednak należy pamiętać, że troszkę ta potrzeba ruchu się zmniejsza, to zachowanie staje się troszkę bardziej takie zrównoważone, chociaż nie spodziewajmy się, że na przykład jakieś negatywne zachowanie tego psa, kiedy on osiągnie tą dojrzałość, zniknie. Niestety nie, tutaj będzie potrzebne na przykład lepsze wychowanie. Więc małe psy około 8 miesięcy. Psy małe do 10 kg 10 miesięcy, średnie rok, duże 15-16 miesięcy, czyli od 1 do 1,5 roku. Psy duże, bardzo duże, niektórzy mówią ogromne, olbrzymie, od 1,5 do 2 lat. A dojrzałość psychiczna jednak troszkę później. Więc teraz wiemy, kiedy te nasze psy stają się dorosłe, że tak powiem, stają się. My mamy 18 lat, jak stajemy się dorośli. Psy potrzebują o wiele, wiele tego czasu mniej. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Podziel się tym materiałem. Jak zawsze zapraszam na inny materiał i zapraszam na inne kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.